Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kino, przed nami kolejny odcinek z Don't Starve. Słuchajcie, mamy dzień 51. Tak sobie pomyślałam, że trzeba by się było właśnie zabrać za obudowywanie obozu. To jest taka no dość istotna czynność, ale do tego będziemy potrzebować naprawdę masakrycznie dużo kamienia. Także myślę, że zaczniemy sobie od zbudowania złotego kilofa. Teraz tak. Gdzie my tutaj mamy najbliżej kamienie jakieś? Tutaj mamy całe pole kamieni, więc tutaj by było fajnie wezwać giganta. A myślę, że mogę to zrobić. Dodatkowo chciałabym zrobić jakieś farmy w przyszłości, znaczy troszkę tutaj ilość farm rozszerzyć. Te dwie to jest trochę taka bieda. Myślę, że się dzisiaj prześpimy w namiocie, w sensie nockę. I od rana sobie ruszymy zbierać te kamienie. Czy coś mi jest jeszcze... Aha, dzwonko mam 33. Czy ja mam gdzieś jeszcze jeden dzwonek? Jak ją rozpieprzę w skrzyniach? Weź to, wrzuć tu. Dobra. Nie mam już dzwonka, został mi 33%. No to będziemy musieli sporo kamienia uzbierać sami. Stone wall z dwóch kamyczków. Dobra. Będzie trzeba nazbierać w ciul, ale spoko. Idziemy w kimę. Zepsuł nam się namiot, muszę zrobić drugi. Pytaliście się, dlaczego na trawę mówię linę? Bo z trawy się robi lina. Ja często działam z kojarzeniami. Możecie tego nie kminić, ale ja już tak mam. Się zepsuł, to się odbuduje. Znowu mam małą pańczynę. Serio? Dobra, później sobie to zwalczymy. Widzicie, kamieniaki nam się tutaj całkiem ładnie rozbudowywują. W sumie złote kamienie też możemy trzaskać. Wiecie, co się teraz zastanawiam? Czy tu są te kamienie? Tutaj są, bo nie wiem, czy z tych kamieni czasem nie wypada więcej kamienia. A my potrzebujemy tak naprawdę tylko kamień, sam flint. Czy bez flinta się obejdziemy? Obejdziemy się bez złota. Natomiast potrzebujemy kamień, więc właźmy w dziurę. Spróbujemy jakoś obejść handę i... Ostatnio w ogóle był live z Adventure Moda, nie wiem, czy ktoś oglądał, jest na YouTubie. Można sobie zerknąć, jakby ktoś chciał, miał ochotę. To zapraszam. Tak. Dobra, no to kopiemy te. Potrzebujemy tego naprawdę dużo. Jak widzieliście, Stonewalla robi się z dwóch tych takich stone'ów dużych, a je robi się z trzech tych, z trzech kamyczków, więc kopania przed nami całkiem sporo. Dziękuję. W ogóle znowu była jakaś aktualizacja do Don't Starve'a, nie wiem, czy były jakieś zmiany czy coś. Ale nie zapominaj, jaka się do mnie odezwała w sprawie modów. Poszłam z nią na współdzielenie i mówię, a wiesz co, to sprawdzę tu u siebie. Włączam u siebie, a tu też mody powłączane. Mówię, a co to? Ale dało radę.
Słuchajcie, ja wiem, że zbieranie kamienia może nie być dla was nie wiadomo jak interesujące. Natomiast chciałam to zrobić, wtedy mam przynajmniej bezpieczny obóz, nie boję się o to, że coś mi nagle wlezie, wszystko rozpierdzieli na hita i tak dalej. To chyba pokazuje... Co to pokazuje w sumie? A że mokre, taki motyw. Dobra, słuchajcie, wrócimy sobie w ogóle na noc do obozu. I zrobimy sobie jeszcze z 2 złote kilofy. Boże, mogę zrobić jeszcze jeden. A i tak to nie mam materiału, żeby to ognisko rozstawić. No, póki jest w miarę okej, to kupiamy. Ej, ale ta parasolka na głowie jest zarąbista. Bo jak widzicie, w ogóle zero zamoczenia, pomimo tego, że mam mokre przedmioty w ekwipunku. Nice, podoba mi się. W ogóle to już powinnam w drugą stronę iść, ale to mniejsza o to. Jakieś kamyczki są tutaj, są. Żeby znowu za blisko handów nie podeszło. Tu już są handy. Dobra, jeszcze jedno podejście. Hi, hi, hi. Buja, frajery, buja. Drzewiec tu zabija handy. Też spoko, ten drzewiec się nie czepia. Dobra, dajemy w portal. A fajnie to wygląda, podoba mi się. Że mokre item to niebieskie. Całkiem spoko. Dobra. Jezu, obudowanie tego. Wiecie, ile nam to zejdzie kamienia? Na razie to trzeba tego rozbudować. Te emocjonujące, nie? Te pościgi, te wybuchy. Przerabianie kamienia. Ale właśnie część osób się pytała, jak ja to zrobiłam, że obudowałam tam ten swój poprzedni obóz, to przy okazji możecie sobie to zobaczyć na własne oczy. Mam nadzieję, że rozwieję jakieś tam wasze wątpliwości co do tego, jak to wszystko jest zrobione. I teraz budujemy. Zobaczymy, na ile nam to starczy, bo fajnie by było zrobić ogólnie dwupoziomowe. Tylko muszę sobie jakoś wyznaczyć, jak duże to chcę, bo wiem, że chcę troszkę większe niż mam tam. W zasadzie, że jakby coś trzeba było dobudować, czy jakąś farmę dorobić, żeby miejscówka była. I wyjście sobie chyba zrobimy w dół. Dobra, to się jutro bierzemy za budowę. Na razie sobie może coś ukukajmy. Jeszcze nam się wszystko nie zepsuło. No. To kukaj, to kukaj, to zabierz. Dobra. Możemy budować.
myślę, że na wysokości tego domku by można było zacząć. Tutaj króla świnek jakoś obudować. Się trzeba zacząć od króla świnek. Te. Chester, chodź na moment, bo cię muszę troszeczkę przesunąć. No dropnij to. Dobra. Myślę, że zaczniemy tutaj obok. Wiecie, bo chcę, żeby mi się zmieściło to, nie? I musimy sobie tak to zrobić. Okej. To drzewo tu jest z dupy. Krap. Już jest źle, wiedziałam, że już jest źle. Czy ja mam w Chesterze? Mam. My już jesteśmy stratni. Nie! Dobra, już to muszę naprawić. A, już się wybudowało wyższe, no dobra. Świnka. Wiecie co? Zatniemy sobie to. Czemu sobie łopatę nie mam? Wiecie, co bym chciała zrobić tutaj na wysokości tych drzew? W sumie to jeszcze tutaj jest jedno. Możemy zacząć budować w tą stronę. No, come on. Mówcie mi, że naprawdę nie lubię tego. Tak, co budowanie w Don't Starve nie jest doskonałe. To wam mogę powiedzieć od razu. Dziewczyno, tą lukę zastaw. Wiem, że jest mod w ogóle na furtki i szczerze, jak buduję teraz na nagraniu, to się zastanawiam, czego sobie nie wgrać. Będę musiała w ogóle ogarnąć, jak on działa, jak, co i dlaczego. Naprawdę, naprawdę to tu postawiłaś. No dziewczyno, nie wierzę w to, co ty robisz. To tu obok postaw. Serio? Ja wolę. Młotek, to jest tak bardzo złe urządzenie, że sobie nawet sprawy nie zdajecie. Sulis. Talipku, możesz sobie stąd pójść? Co tutaj zamknąć? Nie, jeszcze dłuższa musi być. Tutaj pociągniemy w dół. Dobra, myślę, że będzie ok. Albo zróbmy jeszcze o dwa większe. Normalnie ostatnio wszędzie buduję. W Minecrafcie buduję, w Don't Starve buduję. Po prostu wszędzie. Ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Teraz to drzewo muszę ściąć. Oczywiście nam nie starczy, trzeba będzie jeszcze iść do tentygować, ale no tak naprawdę nie jest źle, no.
Czekajcie, ja gdzieś miałam łopatę. Byłoby fajnie, gdybym ją gdzieś miała. Ale jej nie mam. Dobra, to w ogóle zjedz. To też zjedz. I to też zjesz. Teraz sobie dorobisz papu. Cyk. Z dwa, trzy. Cyk. Tą jedną zbierzemy, dorzucimy, splantujemy sobie. Dobra, muszę zrobić. W ogóle Jezus Maria, Kina, weź, że ogarnij. Łopatka. Dobra. Póki jeszcze ciemność nie nastała. A tu już zaraz przed nami. Czy ja chcę dzisiaj spać? Nie chcę. Nie chcę dzisiaj spać, robimy ognisko. Cyk. O, jak sobie oświetlimy trochę bardziej. Mogę tutaj dalej budować. Co, zróbmy sobie jedno takie przejście przy królu świnek. Co jakby złoto było, czy coś, co szybciej mu będziemy mogli dać. To już będziemy mieć jedno z głowy. I oczywiście. Nic się nie bój, zdążymy zawsze wrócić. Tak ogólnie, to po co ty tracisz miejsce w ekwipunku, dziewczyno? Ja wiem, że to w sumie zrobię hardkorowo duże, ale no... No cóż. Wolę mieć to większe i się pomieścić, niż mam mieć jakąś klitkę i nic z tym nie zrobić. Kurde, wiecie co? No na pewno tego nie mam. Co to jeszcze było potrzebne? Mam za mało pajęczyny, niedobrze. Chciałam sobie kapelutek ulepszyć. Słuchajcie, byłam przekonana, że mam. No ale cóż. Maybe kiedy indziej. Tutaj sobie zamkniemy. Mam nadzieję, że ta świnka z tego wyjdzie. W sensie z domku. No ale zobaczcie, jak my się tego budujemy, to już nam nic nie straszne, naprawdę. Że ty nie wiem, postaw tutaj cokolwiek. Aha, tutaj miałam zrobić przejścia. No dobra, będzie trochę... Znaczy nie, no nie mogę tak zrobić. Dziewczyno, proszę cię. Cyk. Cyk. I cyk. I teraz lecimy dalej zbierać kamienie. Huhu. Może poczekamy do jutra. Nie! Mam nadzieję, że mi się znowu dźwięk nie rozjedzie przez to.
Chyba tak to się zirytuje. Wiecie co, zrobimy sobie tutaj małe cięcie, żebym miała pewność. Dobra. Ja naprawdę wolę zrobić cięcie i mam się później wszystko rozjechać, bo wlazłam do jaskiń. Nie mam w ogóle kamyków tutaj. Dobra, to na razie wykorzystajmy te. To, że i tak ewidentnie będą się jeszcze iść dozbierać, ale to już. Czym to zrobiłam między odcinkami tak naprawdę, ale kurde, zawsze się może coś tam zdarzyć ciekawego, a... Zresztą ja wolę takie rzeczy robić z wami, jeżeli mam być szczera. W następnym odcinku, co by wam bardzo smutno nie było, oprócz tego, że będziemy kończyć ogrodzenie pewnie, to jeszcze byśmy się wybrali do... do tych pająków. Wiecie co, wam powiem, teraz z jednym będą jaja, ustawić to dobrze na odpowiednim poziomie. Co by to było równo? Myślę, że jeszcze jeden i powinno być ok. Dobra. Soles. W ogóle domki świnek mają drzwi z obu stron, nie wiem czy zauważyliście. Teraz tak na to szczerze po raz pierwszy zwróciłam uwagę. Dlaczego ty nie możesz tego postawić? Co jest? Już tutaj ani nic nie leży, ani... No dobra, przejście mamy. Nic nam tutaj nie przelezie. Prześpijmy się. Świnka, jak ci się podoba nasz nowy, bezpieczny dom? Mam nadzieję, że jesteś równie zachwycona jak ja. Co prawda to jeden mankament ma taki tak naprawdę dość spory ta sytuacja. Jest nim to, że tak, mamy tutaj te świnki, tak? Więc one mogą... Znaczy wiecie, jak będzie pełnia, to u mnie się mogłam skryć w tym, bo one mi nie wlazły. Teraz będę mieć problem, bo będą mi tutaj łazić. Słuchajcie, idziemy jeszcze sobie do tentagujemy tych kamyczków. Ale już niewiele nam zostało tak naprawdę, no bo to jest tylko budowanie jeszcze raz obozu i mamy z głowy. Dobra. Mam połowę dnia, no dobra. I trzeba będzie jeszcze zabrać tych kamyczków, żebyśmy nie mieli, tak wiecie, na zasadzie przyjścia bossa czy coś, żeby sobie kamieniaków móc zebrać. No, ale to nie powinno być jakimś dużym problemem.
Ja ostatnio mam właśnie jakieś takie pozytywne podejście do Don't Starve. Jeszcze jak obudujemy sobie obóz, to już w ogóle. Czyli co, w kolejnym odcinku pójdziemy na pająki i rozmnożymy sobie farmę. Ja wiem, że wy mi cały czas piszecie o tych suszarkach do mięsa. Ja ich naprawdę nie chcę mieć. One mi nie są do niczego potrzebne. Także nie będę ich robić. Musicie się z tym pogodzić. Ja wiem, że paru osobom będzie ciężko. Pamiętajcie, to jest wasz problem, nie mój. Patyczki, będzie czym palić. Czy będzie czym palić, mówią oczywiście odnośnie zbroi. Jak nam idzie zbieranie? No nie jest źle. Myślę, że się postaramy ten kilo zużyć. Myślę, że jak go zużyjemy, to... I tak to pewnie będę musiała przyjść z trzecim. Ale to już najwyżej między odcinkami się postaram to zrobić. Najwyżej zostaje sobie frapsa włączonego, jakby się coś działo, to odpalę nagrywanie. I tyle. W ogóle Magdę przeżyłam teraz. Tak ostatnio padłyśmy w tym samym odcinku. A teraz ja mam odcinków więcej, więc jest dobrze. W końcu mi się udało. Tak, wiem, że już się robi późno i w ogóle. Nie panikuj, laska, nie panikuj. Tak naprawdę wiecie, co ja mam teraz przecież ten. Koło obozu te pająki, w sensie niedaleko. Dobra, że mam niewiele kilów zostało, jeszcze sobie myślę, że ten dokończymy. Nie, zostaw to. Kłaczków nie będziemy ze sobą zabierać. No, ogólnie rzecz biorąc, kina budowniczy zawsze da radę. Dobra, cokolwiek teraz wydarzy, żeby ten kilo zszedł. Dobra. Możemy sobie wracać do obozu. Nie wiem, czy zdążymy, czy nie, ale jak coś to pochodnie mamy, nie zginiemy. Tutaj drzewce sobie dalej maszerują. Spoko, właśnie. Jumpuj w wormhole'a. Słuchajcie, nawet bez giganta daliśmy sobie radę. Myślę, że na razie sobie ten dzwonek giganta możemy schować. Zostawimy go sobie na czarną godzinę. Do Chestera na razie to. To sobie rozpalmy. Też wiecie, co trzeba sobie zrobić, coś do jedzenia. Pytanie, co nam z tego wyjdzie. A jest szansa na meatballsy, więc spoko. Dobra, przeróbmy sobie... A, mamy dwa staki tego, słuchajcie, nie jest źle. Znowu będzie odcinek w ciul długi. Myślę, że już się do tego przyzwyczailiście. Mam taką małą nadzieję, że tak jest. To zróbmy sobie na razie 10. Tak sobie tu będziemy póki co budować.
ostatnio myślałam, że mogę mieć dużo wyższy murek i tak naprawdę przejechałam, bo później mi tych murków zostało. Tak naprawdę jedyne co mogłam to je rozwalić, a to oczywiście na tym się traci surowce, więc bez sensu. Widzę, że mogę bez problemu sobie robić kolejne. Cyk. Cyk. No już fajnie będziemy mieć, kurde. Nie. Czy ja zrobiłam sobie murek poza tym? No chyba nie. Oby nie. Oho. No to. Zaczynają się srogie upały. Nie wiem, czy już się mogą rzeczy zapalić, ale zostawmy. No cóż, lekko mi świnkę przymroziło. Co ja chciałam? Nic. Chciałam to obudowywać dalej. Ale może nam się uda skończyć to obozowisko na... na nagraniu. Widzicie, temperatura nam wzrasta. Ja mam wrażenie, że myśmy na serii jeszcze lata nie mieli. Na live'ach tak, natomiast na serii wydaje mi się, że nie. Więc możliwe, że dla części to będzie w ogóle nowość. Jeżeli nie wiem, live'y były dla nich za długie i na przykład nie chciałem się oglądać, to... to tutaj będą... mogli to zrobić. Cyk. Zastanawiam się jeszcze nad wyrzuceniem tych świnek. A wiecie co, wam mogę powiedzieć od razu, że wydaje mi się, że zaraz po tym odcinku nagram sobie kolejny. Więc wiecie, jak wasze rady nie zostaną uwzględnione w kolejnym, to nie róbcie awantury w komentarzach, tylko poczekajcie. Aż ogarnę. Muszę chodzę na Dunstawa, także mogę sobie nagrać dwa odcinki na raz. Dobra, słuchajcie, nie będę was tym męczyć. Mam nadzieję, że was jeszcze tym nie wykończyłam. Dokończę sobie tą już tutaj resztówkę sama. W ostateczności pójdę jeszcze dozbieram tych kamyszków, co by nam tutaj nie brakło. I cóż, i na ten moment ja wam dziękuję. Mamy 56 dzień i cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kimusia, trzymajcie się, cześć!